Nagrody książkowe i specjalne podziękowania otrzymali absolwenci informatyki pierwszego stopnia na zakończenie egzaminów inżynierskich. To także dobry czas do dalszej nauki na poziomie magisterskim w łomżyńskiej uczelni. W tej chwili studenci pierwszego stopnia kończą swoje studiowanie na kierunku informatyka i obecnie mamy czas, kiedy bronią swoje prace dyplomowe realizowane w ciągu ostatnich dwóch semestrów studiowania. Obecnie, czyli od marca, będziemy startowali z drugim stopniem na kierunku informatyka. I zapraszamy studentów z naszej uczelni oraz także z innych miejscowości, tych, którzy ukończyli studia inżynierskie bądź studia licencjackie na innych uczelniach, aby kontynuowali studia na informatyce drugiego stopnia. To są studia, które pozwolą na rozwinięcie umiejętności, które studenci posiadają, pozwalają na zdobycie dodatkowej wiedzy i poznania kolejnych technik programowania, technik związanych z realizacją projektów informatycznych, które przydadzą się w przyszłej pracy naszych absolwentów. Tok studiów magisterskich umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową. Program na studiach drugiego stopnia charakteryzuje się tym, że pewne czy wybrane aspekty informatyki staramy się przedstawić w sposób bardziej dokładny, bardziej precyzyjny. I tutaj możemy zaoferować takie dwa kierunki, czy dwie ścieżki specjalizacyjne. Konkretnie będzie to ścieżka obejmująca systemy mobilne, gdzie uczymy studentów programowania aplikacji mobilnych, aplikacji na smartfony, tablety. I druga ścieżka, czyli ścieżka informatyki przemysłowej, w której studenci będą potrafili zastosować informatykę w przemyśle. Tutaj na tej ścieżce informatyki przemysłowej bardzo często spotykamy się z absolwentami kierunków innych niż informatyka, czyli kierunków pokrewnych, takich jak automatyka czy elektronika. Na tej ścieżce specjalizacyjnej studenci ci będą mogli rozwijać swoje umiejętności związane z na przykład z obsługą robotów, dodatkową wiedzę, dodatkowe umiejętności związane z zastosowaniem tych urządzeń w przemyśle. Informatyka to zawód z przyszłością. Z danych szacunkowych Komisji Europejskiej wynika, że w ciągu najbliższych 3 lat w tej branży przybędzie ponad 1 000 000 miejsc pracy.